Informacje na temat tej transakcji są bardzo skąpe. Tak naprawdę wiemy tylko tyle, że PKP negocjuje z CVC Capital Partners, że jest to firma, która zaoferowała najwyższą cenę za PKP Energetyka. Natomiast nie znamy ani strategii CVC Capital Partners na przyszłość dla PKP Energetyka. Nie wiemy, jakie są oczekiwania inne niż tylko finansowe ze strony PKP SA, jak również tak naprawdę nie znamy wartości spółki. Ja chciałam zwrócić uwagę na fakt, że obecnie nie jest udostępnione żadne aktualne sprawozdanie finansowe spółki. Ostatnie dane finansowe na temat spółki pochodzą z 2013 roku. No i dzisiaj tą transakcję można podsumować w następujący sposób. Spółka jest przez PKP SA sprzedawana za połowę swojego rocznego obrotu i za nieco ponad wartość środków trwałych, ale z 2013 roku. Najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę inwestycje, które spółka poczyniła w 2014 roku, wartość środków trwałych spółki PKP Energetyka jest znacznie wyższa niż cena, za jaką zamierzają sprzedać PKP SA. Trzeba pamiętać, że CVC Capital Partners nie jest docelowym inwestorem w spółce PKP Energetyka. CVC Capital Partners jest to inwestor finansowy. I tak się ten inwestor przedstawia i tak przedstawia swoją strategię. A więc musimy założyć, że CVC Capital Partners kupuje PKP Energetyka nie w celu świadczenia usług dystrybucji energii czy przesyłu energii, tylko w celu zarobienia konkretnych kwot i dla swoich inwestorów. W związku z tym docelowo musimy się spodziewać, że najprawdopodobniej w ciągu 3, najdalej 5 lat, CVC Capital Partners wystawi spółkę PKP Energetyka na sprzedaż. I wydaje mi się, że to jest już temat bardzo interesujący i taki temat, który może powodować zagrożenie dla transportu kolejowego w Polsce. PKP Energetyka jest to typowa spółka infrastrukturalna. W całej Europie zasadniczo przeważa własność państwowa w tego typu firmach. No ja bym tutaj chciała jeszcze przytoczyć przykład kolei brytyjskich, które w swoim czasie zostały również sprywatyzowane i ich największa spółka infrastrukturalna zarządzająca zarówno infrastrukturą, jak i infrastrukturą energetyczną kolejową została sprywatyzowana i była notowana na giełdzie. No niestety okazało się to dużym niepowodzeniem z tego względu, że zarządzanie i inwestycje w infrastrukturę kolejową były niedostateczne. Okazuje się, że inwestorzy prywatni nie są wystarczająco zainteresowani inwestycjami w infrastrukturę. Natomiast inwestycje w infrastrukturę niewątpliwie są obowiązkiem każdego europejskiego państwa, w tym również Polski. Więc docelowo trzeba się spodziewać takiej sytuacji, że rozwój energetycznej infrastruktury kolejowej będzie również musiał być finansowany przez państwo. I tak to jest zresztą obecnie rozumiane również przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. Tak więc będziemy tu mieli do czynienia z sytuacją, kiedy mamy jednego tak naprawdę wykonawcę dla potężnych inwestycji państwowych. No, oczywiście scenariusze mogą być różne, ale myślę, że w dniu dzisiejszym, w dniu prywatyzacji PKP Energetyka, rząd polski powinien brać pod uwagę również scenariusze najbardziej negatywne, a takie się mogą wydarzyć. W związku z tym wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jednak byłoby z prywatyzacją PKP Energetyka poczekać.